Witam kochani bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot, tarocistka Fortuna z tej strony. Kochani, tu drobne problemy techniczne, kamera się sama wyłącza, nie wiem czemu, już zaczynam, próbuję i no nie mogę dojść do ładu, ciągle coś z tymi kamerami mam, ciągle zmieniam, tutaj ulepszam, no ale żebyście mieli dobry tutaj obraz. No dobrze, zobaczymy jak teraz będzie. Ja już po prostu no nie mam cierpliwości zbytnio do tych telefonów. Także zaczynamy, kochani. No nie jestem techniczną osobą, dobrze zorganizowaną. Także zostawiamy sprawy techniczne. Ja myślę, że u Was wszystko w porządku. Rak. Na 3 miesiące horoskop, prognoza ogólna, moi drodzy, czerwiec, lipiec, sierpień. Zaczynamy. Czerwiec. Tarot, proszę, daj radę wskazówki. Lipiec. No i moi drodzy, sierpień. Także zobaczymy karty Lenormand, co powiedzą. Energetyka. Inspiracje. Dobrze, kochani, zaczynamy od miesiąca czerwca. Także, kochani, dużo pracy na początku miesiąca. Może być bardzo dobra współpraca, coś nowego się szykuje, ale uważajcie tutaj na rywalizację w tym miesiącu bardzo, szczególnie koniec miesiąca. Może być ktoś fałszywy, ktoś tutaj w pracy z Wami rywalizuje. Również dla osób, które szukają związku, może być romans, przyjazd kogoś do Was z przeszłości, kogo dawno nie widzieliście. Także mówię, mogą być randki, spotkania, bardzo namiętny czas, ale też konflikty, konflikty na polu miłosnym. Moi drodzy, ktoś może okazać się fałszywy. Dobra współpraca, myślę, że będziecie działać. Macie, kochani, ku temu wszelkie tutaj przesłanki, są dobre perspektywy. Energetykę macie również bardzo ciekawą na te 3 miesiące. Myślę, że niejedne osoby podpiszą kontrakt w tym miesiącu. Macie również chęć ucieczki, wyjazdu, podróży przez te 3 miesiące, to jest normalne, są wakacje. Energetykę macie kontrakt i kobietę trzymającą monety, także monetę. Także tutaj finansowo myślę, że będzie u raka coraz lepiej. Karty Lenormand mówią o fałszywości, mówią również o wsparciu, ale też i o podróży. Moi drodzy, to jest ogólne przesłanie. Myślę, że czeka Was wiele dobrego, ale też, kochani, są przeszkody w postaci pojawiających się właśnie konfliktów. Czy w czerwcu, czy w lipcu. Będą to konflikty, tak jak mówiłam, i na polu uczuciowym, i na polu zawodowym, tak myślę. Jeśli nie będą to konflikty, to będzie to rywalizacja. W tym miejscu, w którym pracujecie, ktoś będzie chciał z Wami konkurować. W lipcu jest decyzja do podjęcia. Przyniesie Wam ta decyzja dużo takiego zamieszania. Będziecie patrzeć przez pryzmat młodego człowieka na podjęcie decyzji.
Młody człowiek będzie w to zaangażowany, również macie poczucie takiego zmarnowania się w swojej pracy, też jakiś konflikt może być w lipcu na polu uczuciowym, na polu zawodowym. Tu będzie się coś takiego działo, że ktoś będzie Wam przeszkadzał w podjęciu decyzji. Wy będziecie patrzeć przez pryzmat właśnie kogoś młodego. Również, moi drodzy, Wy podejmiecie prawdopodobnie dobrą decyzję w lipcu. Macie wsparcie. Tylko, że, moi drodzy, jest coś takiego właśnie, że musicie wyznaczyć granice. I tutaj są pokazane te granice, kochani. Ustalajcie granice, oszczędzaj swój cenny czas i energię. Może ktoś będzie chciał od Was wsparcia w postaci na przykład zaopiekuj się, pomóż mi, zaopiekuj się moim dzieckiem bądź moimi dziećmi. A Ty powiesz, no niestety dzisiaj mogę, ale jutro już nie mogę, bo muszę dalej na przykład pracować u siebie, tak? Przejąć swoje obowiązki. To ja podałam tylko taki przykład, że po prostu ktoś tak jak gdyby Wam będzie tutaj przeszkadzał. Pamiętajcie o tym, że tutaj są inspiracje dla Was. Pamiętajcie o sobie w tych letnich miesiącach. Jest pokazana miłość własna, kochani. Dbajcie o swoje ciało. Najlepszy dowód troski o samego siebie to miłość własna i samoakceptacja. A na pewno kolejną inspiracją dla Was to jest poparcie. Zaoferuj komuś swe poparcie. Czerp radość z udzielenia pomocy innym. Oczywiście, Wy będziecie pomagać innym, tylko musicie ustalić granice, dokąd ta pomoc ma Wasza być, tak? Bo Wy też macie swoje życie. Także tutaj miesiące czerwiec, lipiec to są takie rywalizacje, konflikty, ale też i dla Was właśnie, kochani, takie przeszkody, gdzie musicie ustalić odkąd, dokąd ma na przykład być Wasza pomoc, tak, zaoferowana. Dobrze, moi drodzy, sierpień. Sierpień jest trochę zawieszenia, ale też są jakieś sprawy związane z mężczyzną, który jest po przejściach. Jest to możliwe, że ktoś z rodziny. Możliwe, że to jest Wasz ojciec albo partner. Możliwe też, że to jest ktoś z urzędu, z kim będzie trzeba porozmawiać, wyjaśnić pewne sprawy. Wy na pewno będziecie wiedzieć, o co chodzi. I moi kochani, to Wam oczyści atmosferę, poczujecie się lepiej, na pewno w sierpniu będziecie się czuć komfortowo, odpoczniecie i miesiąc sierpień będzie takim spełnieniem, ale moi drodzy, tu możecie się czuć trochę samotni. Również kobieta, która jest pokazana właśnie w końcówce miesiąca sierpnia, będzie trochę złośliwa, może będzie trochę przeszkadzała Wam w życiu, ale pamiętajcie, że ona sobie tam pogada, jakiejś złośliwości może podocinać, ale pomoże. Także tutaj jest, kochani, sporo w tych miesiącach letnich takich sytuacji, które można by było nazwać trochę pułapkami. Także musicie uważać na to, co robicie. Jeśli komuś pomagacie, pamiętajcie również o sobie. Otrzymacie poparcie innych osób na pewno, choć nie będzie to początkowo takie łatwe. Myślę, że finansowo będą sobie raki radziły coraz lepiej. Jest energetyka właśnie finansowa dobra. Kobieta trzymająca monetę oraz kontrakt. Myślę, że wiele osób ułoży sobie życie właśnie zawodowe, zmieni na lepszą pracę, podpisze lepszy kontrakt. Także, moi drodzy, uważajcie na siebie w zdrowiu. Powracający ból w środku lipca. Mogą to być zatoki, to może być ból głowy, tak?
Tu może być również skok temperatury nagły albo też, moi drodzy, pulsu. Jest taka możliwość, bo tutaj jest dużo stresów i rak będzie te stresy po prostu miał i on będzie ten rak właśnie, moi drodzy, tak reagował na te stresy, co chcę powiedzieć. Taka będzie reakcja. Także ból pleców również może się pojawić i Wy musicie reagować szybko. Może jakaś fizjoterapia w sierpniu będzie dla Was dobra. Uważajcie również gdzieś na koniec miesiąca sierpnia na stany jakieś takie przeziębieniowe, pęcherz, układ moczowy, nerki, ale również dermatologiczne jakieś sprawy, problemy, wysypki skórne, coś może takiego Wam dokuczyć. Także taki to horoskop letni na najbliższe 3 miesiące, kochani. No i jeszcze sprawy z jelitami. Tutaj bym poruszyła, że jest problem z Waszym układem pokarmowym. Może jakiś detoks bym Wam doradzała w te wakacje. No i to wszystko, moi drodzy. Myślę, że moje problemy techniczne troszeczkę poprawiłam tutaj. Także poprawiłam swój telefon, wyczyściłam co mogłam, naładowałam baterię. Zobaczymy, jak to będzie. Bardzo mnie to denerwuje, ponieważ no, nie jestem taka właśnie w tych sprawach biegła, także technicznych. Nie zanudzam Was. Pozdrawiam bardzo serdecznie i do usłyszenia.